moi drodzy, ze względu na wszechogarniający szał związany z piłką nożną, ja też postanowiłam dzisiaj zostać w tym temacie. A o czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie o człowieku, którego pokochała bezapelacyjnie cała Grecja. Ja bym nawet zaryzykowała stwierdzeniem, że nasz dzisiejszy bohater jest w Grecji bardziej popularny od samego papieża. Bo to, że Jan Paweł II kim był, to wiedzą wszyscy, ale to, że był Polakiem, to już nie wszyscy w Grecji wiedzą. A to, kim jest pan Krzysztof Warzycha, wie każdy Grek. Więc moi drodzy, dzisiaj będzie o legendzie Panathinaikos Ateny, o panu Krzysztofie Warzycha, o tym, jak mu się żyje w Grecji i co u niego słychać. Zostańcie ze mną, jak was interesuje ten temat. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, ja wam powiem coś takiego, że za każdym razem, kiedy ja poznaję jakąś nową osobę, najczęściej jakiegoś pana i się mnie pyta, skąd ja jestem i odpowiadam grzecznie, że z Polski, no to od razu pada nazwisko Warzycha. Oni to mówią Warzycha, nie mówią Warzycha, tylko mówią Warzycha. No tak, no przez nich oni też mnie tak nauczyli, że ja też się tak troszeczkę zniekształcam to nazwisko. No ale ja na szczęście wiem, jak się pan Warzycha normalnie nazywa, ale wybaczcie mi, jeśli się przejęzyczy, to wina Greków, nie moja. I powiem wam taką anegdotkę, że no tutaj w Grecji, po prostu Grecy też mają na punkcie futbolu naprawdę wielką korbę, wielkiego świra. No a pana Krzysztofa to po prostu uwielbiają wszyscy Grecy, od najmłodszego Greka. Słyszałam taką anegdotkę, jak w 1999 roku było trzęsienie ziemi tutaj w Atenach, no i spod gruzu wydobyto do takiego małego chłopca i się go spytano, no, co chcesz, żeby dla ciebie zrobić, no to on powiedział od razu, że no a to ja bym się chciał spotkać z panem. Oni mówią Krzysztof Warzycha. Oni mówią na niego tak, Krzysztof Warzycha, mówią na pana Krzysztofa. No szczerze mówiąc, nie wiem, czy do spotkania doszło, ale podejrzewam, że doszło. Ale moi drodzy, skąd się wzięła u Greków taka właśnie popularność, taki zachwyt panem Warzychą? Zacznijmy od początku. Pan Krzysztof Ireneusz Warzycha urodził się, wybaczcie, że się posilę notatką, 17 listopada 1964 roku w Katowicach. I od najmłodszych lat bardzo interesował się piłką nożną. Powiem wam, że mając 14 lat, pan Krzysztof zagrał w filmie Gra o wszystko legendarnego piłkarza pana Cieślika, Gerarda Cieślika. No oczywiście później, kiedy zaczął grać, no to jego pierwszym klubem był oczywiście Ruch Chorzów i w Ruchu Chorzów grał od 1974 roku do 1989 roku. I właśnie ten ostatni rok był taki bardzo przełomowy w jego karierze, dlatego że Ruch Chorzów najpierw spadł do drugiej ligi, później bardzo szybko odrobił straty, aż został mistrzem Polski, a pan Warzycha w 1989 roku został królem strzelców. No i zaczął się nim interesować kluby zagraniczne, no i między innymi zainteresował się też Panathinaikos Ateny, który wykupił pana Krzysztofa za bagatelną sumę 1 miliona dolarów i marek, w zależności od źródeł, różnie to mówią. No i od tej pory zaczęła się kariera pana Krzysztofa tutaj w Grecji, w Atenach. Ja wam powiem takie coś, że w momencie, kiedy właśnie pan Krzysztof się wybierał do tej Grecji, no to wszyscy mówili, no człowieku, no gdzie ty jedziesz, no co ty na wygnanie jedziesz, a on sobie też myślał, mówi, no Grecja, no ten Panathinaikos, on też nie jest taki jakiś za bardzo sławny, on nie był, Panathinaikos w żadnym wypadku wtedy nie był jakąś topową drużyną, no i pan Krzysztof Warzycha sobie myślał, no dobra, no pogram sobie ze 2-3 sezony w tym klubie, no i rozejrzę się za czymś innym. No ale moi drodzy, skąd ja to znam? No ja też, jak powiedziałam moim kolegom, że wybieram się do Grecji, to mi powiedzieli, a co ty chcesz tam robić? Kozy paść.
No i też myślałam, mówię, ach dobra, zobaczę tak 3-4 miesiące, jak tam jest, jak nie będzie mi się podobać, to wrócę. No tak jak ja, tak i pan Krzysztof, oczywiście, żeśmy nie wrócili. A jak pan Krzysztof wspomina te takie pierwsze miesiące w Grecji, spróbujcie sobie to wyobrazić. Jest rok 1989, czyli taka, no w sumie komuna, ale już tutaj koniec tej komuny, a musicie mi wierzyć, bo jestem również ze Śląska, niedaleko, wychowywałam się niedaleko Katowic. Do Katowic się na Blałki jeździło, ale powiem wam, że Katowice, w ogóle Śląsk, jest takim najpiękniejszym miejscem na świecie. No nie można naprawdę powiedzieć o Śląsku, że jest naprawdę ładnym miejscem. A za czasów PRL-u to był taki naprawdę, Śląsk był taki szary, taki ponury. I teraz wyobraźcie sobie z takiego właśnie szarego, ponurego Śląska, z takiej właśnie PRL-owskiej rzeczywistości, nagle jedziesz do tej właśnie biało-niebieskiej Grecji, gdzie ci wszyscy ludzie są właśnie tacy uśmiechnięci, gdzie tu jest to słonko, jest to wszystko takie ładne, błękitne, śliczne i tak dalej. No i no, sądzę, że to musiało zachwycić właśnie nie tyle może pana Krzysztofa, jak jego żonę Jolandę. I na pewno to też spowodowało ten klimat, ci ludzie i tak dalej spowodowało, że zechcieli zostać w Grecji dłużej. No ale mi się wydaje, że to też chyba nie tylko to, no bo kariera pana Krzysztofa po prostu wystrzeliła, po prostu w kosmos poleciała, nie tylko wystrzeliła, bym powiedziała. Ale tutaj również się muszę posilić notatkami, moi drodzy. Moi drodzy, 5 razy Mistrzostwo Grecji, czyli w 1990 roku, 91, 95, 96 i 2004. Puchar Grecji 5 razy, 91, 93, 94, 95. Super Puchar Grecji 2 razy, 93, 94. Pan Krzysztof również został królem strzelców Alfa Etniki 3 razy, w roku 94, 95 i 98. Za tytuł króla strzelców jeden z takich ateńskich bogaczy zafundował panu Krzysztofowi prezent w postaci samochodu Toyoty. Niestety pan Krzysztof miał wypadek tym samochodem, uderzył w drzewo, na szczęście nic mu się nie stało. No ale ten prezent chyba nie był dany szczerze, jak niestety stało się tak, jak się stało. Powiem wam jeszcze, że w klubie Panathinaikos pan Warzecha był do roku 2004, gdzie strzelił 288 bramek w 503 oficjalnych spotkaniach. Powiem wam, że jeśli chodzi o Rów Chorzów, to wygląda to tak, że strzelił 83 bramki w 164 meczach. Oficjalnie pan Krzysztof Warzecha zakończył swoją karierę w 2005 roku na meczu Ruch Chorzów Panathinaikos Atena na stadionie właśnie w Chorzowie. Po zakończeniu swojej kariery piłkarskiej, a miał wtedy 40 lat, co wtedy, jeśli chodzi o piłkę nożną, było takim ewenementem, ponieważ panowie kończyli karierę przed 40 najczęściej. No, pan Warzecha został asystentem trenera Panathinaikos Ateny. Następnie to był na przełomie 2009 roku i 2010 roku. Następnie na przełomie 2017 roku i 2018 roku pan Warzecha był trenerem głównym Ruchu Chorzów, czyli swojej rodzimej grupy, swojej rodziny. Rodzimej drużyny. Muszę wam powiedzieć, że jeszcze w międzyczasie, w roku 2015, kandydował do parlamentu greckiego z partii Wolni Grecy. No niestety mandatu nie dostał. Ja bym powiedziała, moi drodzy, że dobrze, bo polityka to jest naprawdę bagno i lepiej się po prostu trzymać od tego jak najdalej. A co u pana słychać? Powiem wam, że weszłam na profil na Instagramie. Muszę wam powiedzieć, że pan Krzysztof Warzecha naprawdę widać, że czas się z nim bardzo łagodnie obszedł, bo dalej widać, że jest w formie, widać naprawdę, że przystojny z niego mężczyzna. Ja widziałam go też jakieś parę lat temu w takim programie The Tonight Show, w takim show telewizyjnym. No to naprawdę mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie się prezentował.
Widziałam właśnie na Instagramie, że mieszka na dzielnicy w Rilisia. Ona niestety nie figuruje w moim rankingu najfajniejszych dzielnic w Atenach, ale to dlatego, że ja jej po prostu nie znam. Nie znam tej dzielnicy. Tam chyba raz byłam w szpitalu, ale tak dzielnicy właśnie zupełnie nie znam. Ona jest tak właśnie bardziej na północy, ale też jest tam ładnie, na pewno jest tam ładnie. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o pana Krzysztofa Warzechę, no to widać, że tutaj w Grecji bardzo dobrze się czuje. Ma w ogóle podwójne obywatelstwo, ma też obywatelstwo greckie. No i wraz ze swoją żoną Jolandą i synem Arkadiuszem mieszkają właśnie na tej pięknej dzielnicy. Moi drodzy, jeśli chodzi o sylwetkę pana Krzysztofa Warzechy, to byłoby już wszystko. Musicie przyznać, że Grecy mają mnóstwo powodów do tego, żeby podziwiać pana Krzysztofa, a my, cudzoziemcy, Polacy, którzy mieszkamy tutaj w Grecji, jesteśmy bardzo dumni, że mamy takiego rodaka. Także moi drodzy, ode mnie to już wszystko. Jeśli podobał wam się dzisiejszy vlog, oczywiście dajcie łapkę w górę, napiszcie mi w komentarzu, jak się wam podobają takie biograficzne filmiki, czy zrobić wam więcej takich. A jeśli jesteś moim stałym gościem, oczywiście jak najbardziej polecam ci, żebyś nacisnął dzwoneczek i subskrybował mój kanał. Także moi drodzy, tradycyjnie, guziaki z Aten, pa pa!